Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście Mike TV. No i co? I widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Pies sobie łazi, chodź. Chodź. Patrz, ciebie taki piesek. Łazi sobie, zaraz muszę zamknąć. No, taka sytuacja. Ogólnie, jak możecie zauważyć w sumie, to napadało śniegu, dosyć dużo śniegu i dosyć jest duży ten śnieg, bo tak jak na przykład na moje buty, to mi się nasypuje. Drzewa są pozasypywane, ładnie napadało śniegu. No i ogólnie na minusie dużo nie ma, bo jest tam chyba z 2 stopnie, także ten śnieg jak będzie na plusie, to szybko zniknie. Zobaczcie, sosna ładnie zasypana. W ogrodzie śnieg, wszędzie śnieg. No jeszcze w tym roku nie było tyle śniegu. Było tam, padało trochę, ale to było mało. No ale dobra, mniejsza z tym. Ogólnie to tu była para białych. Białych para była. No i przeniosłem do tamtego gojemnika tam dalej, ale to zaraz wam pokażę. No i co tutaj ogólnie. Ogólnie wczoraj posprzątałem i sobie gołąbki siedzą. Ogólnie cały czas będę mówił ogólnie, ale to jestem trochę zaspany w sumie. Tutaj gdzieś na którejś półce ma para, tamten właśnie ma ten samczyk 7-letni ma jajeczka. Ale to już nie będę wam pokazywał w sumie, bo tam samica siedzi, zimno jest, to nie będę ściągał. Tutaj sobie siedzą. Tam jakieś lata. Dobra, dam im jeść. I za chwileczkę się... Czekajcie, bo coś kurde ostrość mi się cały czas psuje. Nie wiem, co z tym telefonem się stało w sumie, bo telefonem nagrywam. Coś się pierdzieli, ale to... No i co? W sumie jeszcze wam tam pokażę. Czekajcie, tylko drobinę sobie postawię. No i ogólnie do tego gołębnika na razie schowałem. Tutaj posprzątałem i wsadziłem tutaj, bo i tak tych ozdobnych praktycznie nie ma. Tam dwa są, ale to są do wydania akurat. Jutro ich prawdopodobnie wydam, albo dzisiaj. No i co? Tu siedzi ogólnie samiczka z tamtych białych, co widzieliście, para była. Czekajcie, może latarkę w sumie zapalę. Będzie lepiej widać. Tu jest samiczka, ta biała, co widzieliście wcześniej, co w klatce siedziały. No i tu jest samczyk. Już widzę, że tu poznosił patyków, chyba będą chciały. Znaczy on już tam w klatce sobie wył i wołał tam samicę, żeby na jajeczka szła. No i teraz też widzę, że ją woła, nie odpuszczę. Prawdopodobnie jajka chcą złożyć. No i tutaj mają cały gołębniczek ten mały do dyspozycji, także nie mają źle, mi się wydaje. Czekajcie, to zamknąć muszę, dobra. No i co, ogólnie zaraz im dam jeść, tamtym też pójdę dam jeść. I ale fajnie to wygląda, tak zasypane wszystko. O, tu jeszcze jest do wydania właśnie. Dobra, jestem znowu, bo coś ostro się kurde psuła. No i tu jest ten do wydania i tam jeszcze jeden czarny jest. Ale patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda, jak jest zasypane. Patrzcie na te drzewa. Sztos. Jak dla mnie sztos. Dobra, idę po jedzenie tym, tamtym. I za chwilę się w sumie widzimy. Także cięcie. Jednak najpierw postanowiłem, że pójdę po wodę, bo w sumie woda też potrzebna, ale to i tak cięcie. Dobra, woda jest, nawet już nalałem. Nawet już piję jeden. Ogólnie nie piszcie dlaczego by się ktoś w sumie pyta, dlaczego jest w tym woda, a nie w poidełku. No nie chcę mi się do tego poidełka lać, bo jak mróz jest, później to zamarza, rozwalać to w plastikowym poidełku, to delikatne wszystko.
tyle, że mogę po idełku rozwalić prędzej. A tu sobie po prostu naleję im, wypiją i się nie martwię, bo jak zamarznie, to po prostu puknę o ścianę albo młotkiem, no to i lód się ten wypada z tego, także taka sytuacja, jakby ktoś się pytał. Ogólnie to od razu mówię, że no ale w sumie widzę, że ładnie jedzą, bo wczoraj dosyć późno dostały jeść. To mogą w sumie nie być takie głodne to. Ale widzę, że i tak jedzą. Białe też tu dwa przełożyłem z tamtej klatki. Bo nie chce mi się osobno w sumie jedzenia tak dawać. No ale nie są, widzę, już głodne, bo tak to jedzą jak szalone, a teraz to jak szalone, jak szalone. To niezłe szalone. Mało jest gołębi. Tak samo w tej. Nie wiem, jak to się brytwanka nazywa, chyba czy coś, w tym co daje im jeść. To też nie sypę do karmnika, bo mam taki duży karmnik zrobiony przez cały ten gołębnik. Tutaj przesz. To nie chcę mi się go wstawiać, wystawiać, a i tak jest tyle gołębi, że się nawet tego nie ma sensu robić. Tu jest nowa samiczka. Czy samiczka? Ogólnie to nie wiem, czy to nie jest samiec. Jak to ja nas oglądasz, to tamto to jest chyba jednak samiec. A nie samica, no ale. Ale jeszcze pewności nie mam. Tak mi się wydaje. Jak mówiłem, jajeczka już mają. Te też, właśnie ta samica ciemna też teraz jakoś złoży. Może nawet już je złożyła. Nie wiem, bo nie patrzyłem. Przedwczoraj chyba patrzyłem, to widziałem, że tam siedziała na gnieździe. Tam sobie kruka. Ten, co się lubi popisywać, chyba w poprzednim odcinku się popisywał. A i ogólnie jeszcze mam taką prośbę, nie piszcie mi tam w komentarzach, że sub za sub i tak dalej, i tam, że dałem suba i czekam na rewanż i takie tam duperele, bo nie chcę mi się wchodzić i dawać tych subów, bo po prostu, no po co mam subskrybować kanał, którego nie oglądam, a później tylko na głównej mi się wyświetlają jakieś filmy z tego kanału, które w ogóle mnie nie interesują. Także no, idę jeszcze do tamtych gołębi, wam pokażę, pokażę tą parkę białych. Język mi się plącze, bo jest rano. Później jeszcze idę do szkoły. No, taka sytuacja. Dobra, cięcie. No i dobra, tu są te białe. Ogólnie dostały jeść, tutaj mają jedzenie, tu mają wodę. Nie są głodne może, bo też w sumie na wieczór wczoraj dostały. Trochę się może boją, bo są w nowym miejscu, dopiero pierwszy dzień. To się mogą w sumie trochę bać, no ale przyzwyczajają się, przyzwyczajają. No i co, no i w sumie w tym filmie to by było na tyle, bo już nie ma co tak za bardzo przedłużać. Może w następnym odcinku wam te jajka tam pokażę, tak może jeszcze następne złożę, to będzie więcej do pokazania. No i co, w tym filmie to w sumie na tyle. Jeśli się film spodobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. Może nie z dzwonem, kto jak woli, może być z dzwonem w sumie, mi tam nawet lepiej. No i co, i napisać jakiś komentarz na temat filmu. No i standardowo widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego.